Wygląda bardzo wybijająco. Spróbujemy. Witajcie! Jeden z widzów podsunął mi świetny pomysł, ponieważ sam nie jestem w stanie wyciągnąć tego podnośnika ze szpilek. Prostą sprawę, no odkręcić szpilki. No nie jestem mechanikiem, nie wpadłbym na to, ale z pomysłu skorzystałem. Zakontrowałem dwie nakrętki i proszę bardzo, idzie elegancko. Także wykręcę tutaj te cztery szpilki i spróbuję wtedy go, właśnie nie będę miał co podnosić. To naprawdę jest to dziadostwo straszliwie ciężkie i na te moje gnaty to ja nie wiem, czy ja sobie po prostu poradzę z takim ciężarem, ale będę próbował, bo przecież warto. Także widzicie, już jedna szpilka odkręcona. No i tak pozostałe trzy. Zobaczymy, może jak go przesunę i wtedy go wezmę trochę na siebie. Tutaj na ten stół nie powinno być tragedii. No i szpilki zdjęte. Elegancko. Zaraz się za niego wezmę. Chociaż mam pewne obawy. To jednak jest spora waga. Ale chciałem Wam jeszcze pokazać jedną rzecz, którą wczoraj zrobiłem. Mianowicie tutaj to ucho do zbiornika paliwa, bo jak pamiętacie, nie miałem tego tutaj, brakowało. Kolega dorobił mi tutaj ten kątownik, fajnie wywiercił jeden otwór, ja go powiększyłem, bo to myśleliśmy, że to będzie na ósemkę, to okazało się, że tutaj ta śruba jest dziesiątka. No i ta tak samo, poszerzyłem otwór ten, wywierciłem ten drugi nowy. Tu znalazłem takie poduszki gumowe od czegoś tam, ważne, że pasuje i jest dobrze. Także chciałem bardzo serdecznie podziękować. Zresztą sąsiad wie, o kim mówię, no i to wystarczy. Także za to bardzo dziękuję. Ale jeszcze byłem u tegoż sąsiada i zobaczyłem, słuchajcie, tutaj, że tą obudowę, tutaj tą kosorę, którą dostałem, ona, nie zwróciłem uwagi, była lekko pęknięta. Tu. No i pospawał, zobaczcie, śladu nie ma. Tu pięknie na zewnątrz, wewnątrz wyszedł spaw. Świetna robota, bardzo dziękuję i pozdrawiam przy okazji. Także to mamy, ten temat już ogarnięty, będzie można tą konsolę tutaj wrzucać. Oczywiście później zajmiemy się zaraz zajmiemy się zdejmowaniem kierownicy, bo bez tego się nie da. Tu widzę, że jeszcze jakaś osłonka, ale to przyjdzie to na tą konsolę, ta guma pewnie i tyle. W każdym razie, aha, jeszcze, no zobaczymy, poczytam komentarze, bo tu widzicie, co mówiłem o tym w dzisiejszym filmie, to zobaczycie, w dzisiejszym, to znaczy w poprzednim filmie to zobaczycie. I co mam z tym zrobić? Czy jakoś tutaj się z tym bawić, spawania? Tutaj widzę, że tu ktoś próbował jakieś tam smarki, coś takiego zrobić, ale spawania tutaj, no nie ma sensu tego spawać, także tutaj nawet z tego, co widzę, nie trzeba będzie tego robić w ogóle. Śruba jest urwana w środku. Gdyby była pełna, to bym sobie z tym poradził, bo tu jest dosyć duży kołnierz na tą śrubę. Ja bym tutaj taką podkładkę ciężką zastosował i wtedy bym to dokręcił, ale bez rozbierania tej kolumny nie widzę możliwości nagwintowania ponownego tego otworu. Także to zostawiamy na razie. No a teraz zajmę się zdjęciem plecaka i powiem Wam szczerze, nie będę tego nagrywał, bo nie wiem, co się stanie. No i wolę lepiej po prostu zająć się spokojnie przeniesieniem go, niż nagrywaniem tego czegoś. Zobaczymy, może się uda. Cholera, zniknął. Nie wiem, gdzie jest. Zabraliście go? No dobra, kupię żarty. Udało się, nie było tak źle. Więcej w sumie strachu niż to wszystko było warte, ale najważniejsze, że leży tutaj. Ciężki jest, ale do wzięcia. No teraz popatrzcie tu, jak to wszystko pięknie wygląda. Nic nie uszkodzone, żaden tryb. Wszystko bardzo ładnie. Tutaj te satelity mało widać, ale wyglądają całkiem. Najważniejsze to w tej chwili przykryć to, zabezpieczyć, bo tak będzie otwarte przez pewnie kilka dni, zanim się uda tutaj cokolwiek porobić. Muszę się dokładnie przyjrzeć, porobić zdjęcia.
wszystko bardzo dokładnie, ponieważ nigdy tego nie robiłem. Jeżeli coś tu rozbiorę za szybko, nie przypatrzywszy się wcześniej, no to już tego nie złożę. Także jedziemy z tematem. Przydałaby się tutaj folia. Ja tą folię gdzieś miałem, ale ją chyba wywaliłem. Ale ja ją znajdę zaraz. O! Jest folia. Do tego jakąś deskę albo coś. O, pyk. I tu będzie elegancko. Deskę. Deskę taką trzeba skombinować. O, może to. Ała. Nie, tu są śruby, gwoździe, to odpada. Teraz coś wymyślimy, jakąś dechę. O, tu jest jedna. Tu jeszcze z tym żelastwem. A żelastwo też będzie można położyć na zasadzie dociążenia, żeby tu wiatr nie zwiał. Tu jest. Nie, to damy dwie. Jedną tak. I teraz jeszcze jedną trzeba dechę poszukać. Krótką taką, żeby to tylko było. Ta lepiej wyjdzie. No bo w ręku trzymam kamerę, zamiast ją sobie na czoło postawić. No ale dobra. O. Nie, to damy tu. A to damy tu. O. I teraz damy to żelastwo tutaj. Na złomie to kiedyś kupiłem. O ty kurde. I to mówię, że się kiedyś może przydać. Nawet nie wiedziałem, że aż do tak poważnych celów. O! No i teraz jest zabezpieczone. Można się zająć tym. Na dobrą sprawę nie mam pojęcia, od czego zacząć. Ale zacznę od odwrócenia obydwu i porobienia zdjęć. No, oba podnośniki mamy odwrócone. Teraz tak. Tutaj przy okazji może Wam się kiedyś przydadzą takie zdjęcia. Ten film. Wszystko tutaj powoli dokładnie pokażę, jak to wygląda. Jak to jest podłączone. Co do czego. O, Państwowa Fabryka Maszyn Żniwnych. Gdzie to było? Kto to wie? No i co jeszcze tam produkowano? Tak to wygląda tam. Teraz ten wygląda w ten sposób. Widzicie, tu jest to krzywe, a tu jest prosto. To tak ma być? Czy to są dwa różne, czy to jest ten jest uszkodzony? Wygląda na to, że uszkodzony. Zaraz do tego powoli dojdziemy. W każdym razie tak, ten jest uszkodzony, więc wszystko stąd ląduje tu. Wszystko, prawie wszystko. To, co jest najważniejsze i to, co jest wyraźnie dobre. Tego można przypuszczać, że siłownik, tutaj ten ma trochę piachu. Ej. Będzie po prostu wszystko do roboty tutaj po kolei. Nie wiem, czy to się wyciąga, w sensie to. Ale wyglądałoby na to, że się wyciąga. Bo tu są ramiona, ten wałek stąd wyjąć. Bo tam też jest bajzel i trzeba jakoś to tłoczysko wyjąć. Co tam jest? Zmienić uszczelniacze. Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Dobra, w każdym razie porobimy zdjęcia.
pochodzę w koło tego, poprzyglądam się i zabieramy się do roboty. Na jedno ramię zdjąłem, to nie był akurat problem, bo ono zostało przełożone z tego tutaj, ale to drugie tutaj widzę, że jest trochę zapieczone, no zapieczone, może zardzewiałe właściwie. Lekko czyściłem, psiknąłem substancją, zobaczymy jak to pójdzie. Także to zaczynam od tych ramion, bo to będzie bardzo istotne. Ten wałek ze środka będzie trzeba wyjąć, a przy okazji pokażę Wam, co tu się stało. Zobaczcie, jak ten wałek wygląda. Nieźle, co? Tak, urwać. Toż to jakaś masakra jest, ale no widać, coś musiało z nim być tutaj takiego, że albo nieprzekręcony, albo rzeczywiście ktoś po prostu wziął na to za duży ciężar i po prostu strzelił. Dobra. Zobaczymy jeszcze ten wałek skrętny, ale to też najpierw musimy się dobrać. Tam pod spodem jest taka śruba, tam w środku. Oglądałem filmik i właśnie widziałem, jak to się ściąga i tak dalej, na razie więc tego nie ruszam. Tymczasem co? No bo chcę zdjąć właściwie tak, jak zdejmę te ramiona, będę mógł się zająć wałem, ale w międzyczasie mogę chyba zdjąć jeszcze to ustrojstwo. Nie wiem, co to jest, ale to trzeba zdjąć. I jeszcze parę innych rzeczy. Tam w środku jest coś. Nie wiem, co to jest, to srebrne. W każdym razie zastanawiam się to, czy to po prostu ktoś wygiął tak straszliwie, że gdzieś tam to upadło, czy co. Czy to tak ma być? Bo ten jest inny. Czy Ursus 355, bo to jest od 55, miał właśnie w ten sposób to skonstruowane? A 60 miała krzywe, tylko jakiś sens, sprężyna krzywo. Nie, to jest na pewno krzywizna. Dobra, w każdym razie tak. Tutaj takich parę dupereli zobaczyłem, bo tu na przykład jest odkręcanie, widać na płaski śrubokręt. Tu jest na imbus, szóstkę chyba. Także takie coś. No nic, no trzeba to rozebrać dosłownie do samej obudowy. Więc tego nie ruszam. Rozbiorę tego do samej obudowy. Tak, żeby można było ją wyczyścić, umyć, oskrobać ze wszystkiego całego syfu. I wtedy zacznę przekładać kolejno stąd tu. Tyle tylko, że kolejno będzie bardzo trudno. Dlatego, że te największe elementy są na końcu, a te drobiazgi na początku. No jakoś będę musiał sobie z tym poradzić. W każdym razie jedziemy z tematem. Patrzę tylko, co tu można by wykręcić. No i jakoś nie widzę, jakoś to nie zachęca mnie tutaj. Może jeszcze tą dźwignię, bo ona mi tutaj też przeszkadza przy tym ramieniu, żeby je wyciągnąć. Zaraz zobaczymy, czy to się da. Odkręcona ona jest, widać, ale wygląda na to, że jej się nie da wyjąć. Tak, bo tu są takie, o, jeszcze tam popękane. Nie wiem, czy to ktoś rzucał go, czy jak. Obudowa jest cała, to się liczy. Dobra, jedziemy dalej. No, wyjąłem ten element. On był tutaj. O. To ma iść tak i ma iść tu pomiędzy. Widzicie? To teraz tam i tu wyciągnięte. Zobaczymy, czy łożyska się nadają do czegoś. Jeżeli nie, to będziemy je wymieniać. Ale to są tutaj, stąd na razie nic absolutnie nie wyrzucam. Nie wylatuję. Teraz wyjmę tutaj ten bolec i ten stworzeń do pchania tego tłoka. Także tu trzeba go wybić. No i go wybijemy. O. Może. O, i to wylazło. Teraz przy okazji przyjrzyjmy się temu.
Tu ma dziurki, wiadomo, no to nie będzie problem tu go wcisnąć z powrotem tam, gdzie był. Dobra, ale to, żeby tego nie uszkodzić, to ja to lepiej wyjmę, bo mogę tu jeszcze się 10 razy go przekładać i przewalać. O. No i co? Jest. No i to, ale to nie będzie taki ten, żeby nie latać potem. Później przygotuję na to jakieś pudełka czy coś. Dobra, mamy ten temat. Teraz tutaj widzę, że tłoczysko jest przykręcone. Znaczy tłoczysko, ten cylinder. I trzeba by go jakoś stąd wyjąć, wydłubać dziada. Ale jak? Nie, to teraz nie wyjdzie. Na pewno jest jakiś sposób, żeby to wyjąć. Od środka chyba. Ale to przydałoby się w każdym razie odwrócić go i odkręcić. I to jest chyba ta śruba? Nie, ta. Tak. To jest ta śruba. Ciekawe, czy to pójdzie. Jak nie, to trzeba będzie go nie. Normalnie na plecy. Czy napisać na brzuch. Bożeż ty kurde. To tam. I tu już chyba nic nie będzie trzeba odkręcać, bo to jest chyba do wlewu oleju. Tak. Nie. Co to jest? Aha, to jest to coś. No to też muszę to odkręcić od razu za jednym zamachem. O nie, tak to nie, bo to widzę, że jest amalinowe. Dobra, idę po nasadowy. O. O, to szło. O kurczaka, to jest ten filtr. O widzita, ja nie wiedziałem, co to jest. I gdzie jest ten filtr? No to teraz już wiem. Ale jego się chyba nie da odkręcić. Co to jest? Jakiś tak... No jest jakiś taki trochę brudny, ale nie żeby jakaś tragedia była. Oczywiście przedmuchamy, wyczyścimy, to nie ma problemu. Tymczasem wracamy na pozycję. No ty gadzie. O. O tak. I teraz to. Czemu to nie wyłazi? To jest przecież odkręcone. No słuchajcie, nie zauważyłem drugiej śruby. Odkręciłem i ściągamy teraz ten cylinder zdjęty. Mamy tutaj już tyle. No, skoro cylinder jest już na wierzchu, możemy się mu przyjrzeć, jak on wygląda. Trochę pordzewiały, ale myślę, że nie będzie tragedii. Ja tutaj zaraz psiknę substancję. Najpierw go wydmucham z tego piachu i tak dalej, pyłu. Psiknę substancję i niech on sobie tak postoi. Zobaczymy, który z tych dwóch będzie lepszy. Za ten czas one dojdą obydwa do siebie. Także działamy dalej. Przedmuchamy to. No już jakoś lepiej wygląda. Coś tu widać. Tam bajzel. Czekaj. Aha, bo to jest, to są te śruby, dobra. O. O, jakoś to wygląda teraz. Ustawimy go
w bezpiecznym miejscu. Nie chcę go tam dawać całkiem na ziemię. O, tak stoi, dobra. Jeszcze weźmiemy tylko substancję. O, myślę, że to mu wystarczy. I niech dojrzewa, że tak powiem. No, cylinder już się tam taje, że tak powiem. Albo odtaja. Teraz się zajmiemy tą skrzynką. Nie wiem, co to takiego jest. Ale znowu muszę przewrócić podnośnik do pionu. Druga tu podkładki, tam nie wiem, czy one będą potrzebne i kiedy i gdzie, ale trzeba je ten. Tą też zdejmiemy, nie wiem, co to jest, ale nie chce mi się tego odwracać więcej. Mam nadzieję, że tu już wszystkie śrubki stąd, poza oczywiście wałkiem skrętnym, to na końcu. Tu będą już odkręcone. Jeszcze tylko ten zbiorniczek na filtr, nie wiem jak go wyjąć, bo też bym to chętnie wyczyścił. Wyjął tam nowe simmeringi, o-ringi, czy co tam jeszcze jest w środku, też bym wstawił. No ale zobaczymy. Mam grzechotkę i się bawię, no. Dobra. Teraz, aha, jeszcze to. No może i by to trzeba też. No bo coś tam się rusza, czuję. O. Aha, to jest tylko tak, o, widzę. O, i teraz mamy już właściwie stąd odkręcone wszystko. I teraz to, tak, to jest luźno. I to nam ta kostka schodzi. Wygląda to na rozdzielacz, ale ładnie chodzi. Nie wiem. Tutaj jeszcze jest z tej strony jakieś takie coś, to od tej dużej, to od spodu. Tu jakaś uszczelka. O. Dobra, uszczelka. I teraz mamy tutaj te wszystkie wodziki. Tym się trzeba jeszcze zająć, nie wiem. Jak to sprawdzić, czy to jest dobre? Tu ładnie, nie ma żadnego luzu. Dobra, później trzeba to będzie umyć i przygotować. Dobra, teraz tak. Tym trzeba się zająć. Ktoś to chyba chciał tutaj zdjąć bez wykręcania tego, to. I narobił bałaganu. I teraz ten tak samo. O, to tu cały wałeczek na tym pracuje, widzicie? Jak się tym zająć? Tam są te cięgiełka wszystkie. No jak to wyjąć? Zobaczcie tutaj. Tu znalazłem bolec jest. Kontrujący z tej strony też. Mam nadzieję, że to widać. I nie mogę go wybić, dziada. I nie wiem, będę go chyba rozwiercał. Ale to muszę najpierw, no bo to by mi bardzo pasowało to wyjąć. Tutaj zobaczcie, jak to wygląda wszystko. Te dźwigienki jakoś to tam łazi, tak. Tutaj to jest w ten sposób widać. To jest tu. A to jest tu. I to idzie do tej, ta dolna, o, widzicie? No, ale zanim tu jeszcze znalazłem taką śrubę, znalazłem, no bo tu tyle bałaganu, to trudno powiedzieć, żeby nie znalazłem, że nie znalazłem. No, ale znalazłem tą śrubę i ją też będę wykręcał. Tu już lekko ją napocząłem. Ona już idzie palcami. O, to jest jeszcze jakiś... Nie magnes. Ale jakiś taki cusik. Aha, i tam jest jeszcze... Tam jest 13 nakrętka.
Ale ona mi w tej chwili chyba nic nie da. No muszę to rozebrać w tej pierwszej kolejności. To tu wszystko. Bo tego dziada nie mogę jeszcze ruszyć. To się... Nie wiem, czy to jest... Może nie będę musiał tego wyciągać, bo to po prostu widzę, że tam nic nie ma, tylko umyć to porządnie i tyle. Ale z tym mam problem, bo chyba to trzeba to wybić. A on nie chce się dać wybić. Dziad. Dobra, może teraz jak go dobiłem, będzie trochę tam luźniejszy. Bo nie wiem, czy to gdzieś pręży, czy nie pręży. O, jest punkt tak. I ani z tej, słuchajcie, ani z tamtej. No nie lezie, no nic za nic. No, tak na razie wygląda. Staram się go rozebrać, nie jest to łatwo. Tutaj, słuchajcie, trzeba było zastosować drastyczne metody działania, bo tam był taki słożeń, który za cholerę nie chciał. Rozwierciłem go, ale to i tak po prostu nic nie szło. Musiałem przeciąć tą, zresztą i tak złamaną dźwignię, więc nie ma żadnej szkody, w tamtym jest cała. No ale niestety tu się stała rzecz przy okazji. Widzicie to pęknięcie? Także takie, słuchajcie, no niestety straty muszą być. No nie powinno być, no ale cóż, tu pękło, w każdym razie będzie z tamtego na pewno dobre. Jedziemy dalej. No znalazłem, słuchajcie, tutaj przez przypadek grzebałem i patrzcie, tu jest taki mały bolec. Tu, klinujący ten stworzeń. Z tej strony można go wybić. Próbuję to robić już jakąś chwilę, ale jest to dosyć trudne, także powolutku się z tym bawię. Niestety nie mam takich wybijaków, mogłem też kupić, cholera, widziałem to w sklepie wtedy, ale cóż, kupiłem gwintowniki, no i przynajmniej tyle skorzystałem, ale korzystam z wiertła, ono się mi już chyba wykrzywiło, chociaż niekoniecznie, ale delikatnie tą jedyneczką pukam tam, jedynka czy półtora, nie wiem, no jakiś taki drobiazg. W każdym razie trochę mi się klinuje, więc muszę to robić ostrożnie, żeby nie pękło. I tak powolutku, powolutku i zobaczcie, on wychodzi. Ale jest strasznie, strasznie uparty. Także tutaj z tym tematem jedziemy. No udało się. Tak, to ta drobina właśnie. Także on jest już wyjęty. I teraz mamy tutaj właściwie pole do popisu, żeby się tym zająć. I spróbujemy ten stworzeń wyjąć. Ale on też nie chce tak widać wyjść sobie. Cholera. On tutaj też widzę, że nie został tak palcem włożony. Tu jest jakaś dziura, pewnie do wybijania służy. No ale ja nie wybiję tego stędy. Tego z kolei nie mogę zdjąć, bo to i to mi wszystko blokuje. Chyba, że mogę, ale o tym nie wiem. Spróbujemy jeszcze raz. Dobra, założę kamerę. Gadzie, nie chcę wyjść. Tu chodzi luźno. Widzicie? Ale tak, to trzeba go wybić z tamtej strony. Tylko tego nie mam jak zdjąć, jak wyjąć. Może bym to spróbował. Jak teraz już jest właściwie złamane, to gorzej być nie może. Tu by się jakoś go dziada ustawić. By dało radę jeszcze, to jakbym... Ciekawe, czy to się da wybić. Wygląda na to, żeby się dało.
Spróbujmy. Nie, dalej nie idzie, żeby coś nie pękło, nie ruszam. Ale tutaj widzicie to, ten grat już jest wyjęty. To jest to ten odłamany element, niestety nie udało się go uratować, także zobaczymy, czy tą obudowę się da kupić, czy to żelastwo całe, bo to też takie jakieś, widzicie jak to wygląda. Ale weźmiemy teraz punktak i spróbujemy punktakiem wytłumaczyć temu oto delikwentowi, że wyjść powinien. No chyba posłuchał. O, tak jest. Oto to. Oto to. Oto właśnie to. Dobra, pamiętajmy tu. Jeszcze raz. I w ten sposób. O. I tu ma to w liść. Tak ma włazić. No, to teraz to jeszcze raz wyciągniemy. O. I to sobie zostawimy tu. Teraz potrzebujemy się zająć, czy to nam coś tutaj jeszcze zejdzie. Dobra, teraz trzeba popatrzeć, bo tu wszędzie mogą być te. To może być śruba. Tu nie widać. Tu są te sworznie. Seger. O. No to idę po te szczypce. O, tutaj widzicie, zdjąłem już tą zawleczkę taką. Teraz wypadałoby to wypchnąć. Aha, bo tu jest jeszcze jakiś taki jinx. O, o, to. Nie, teraz tego nie wyjmę. Muszę najpierw zdjąć to drugie. A to drugie jest o tam właśnie. O, i tu jeszcze też jest takie, widzicie? To ja to pościągam. Chociaż z tego nie potrzeba ściągać, widzę, bo to nie ma nic do rzeczy. Ale to, tam o, mam nadzieję, że to widać. I wtedy to odłączę. To jedziemy. No i słuchajcie, tu jest jeszcze jedna sprężynka. Tą zdjąłem. Tej nie będę ściągał na razie, ale tamtą głęboko muszę zdjąć. Nie wiem, w jakiej kolejności to. No to mam nadzieję, że mi wtedy to żelastwo zejdzie. Dobra, ściągamy. Dobra, teraz zobaczcie, zdjęte. I teraz tak, tu, tym co ruszam, to coś, to ma już zdjęte dwa zabezpieczenia. Mam nadzieję, że to widać dobrze. I teraz będę to ściągał. Także chcę zdjąć tą blaszkę dokładnie. Ale muszę ją tutaj zepchnąć z tego. Dobra, wiemy o co chodzi, będzie na filmie. No słuchajcie, jeszcze jedną rzecz przyfilowałem, żeby to zdjąć właśnie tutaj z tego, widzicie to co ruszam tam na dole, to cięgło idzie tu do góry i najpierw muszę zdjąć tamto zabezpieczenie co jest tam. O, teraz je widać, mam nadzieję, i zaraz je zdejmę i wtedy to powinno tutaj pójść. No słuchajcie, to już zdjęte, to cięgiełko, widzicie. Teraz weźmiemy to, tam cofniemy i to zdejmiemy, ale to trzeba cofnąć. No i co? Gdzie ten śrubokręt? A tu się schował. No i teraz. Jak tamto jest zdjęte, to pociągniemy tu. O, i teraz to zdejmiemy tam. Jest. I teraz wyciągamy to. To mamy. To było w ten sposób. O,
Tak się działo i tak trzeba zapamiętać, że tam połączone było tu i będzie to wszystko widać po kolei. Jak będę to ubierał z powrotem, no to o i teraz widzicie, tu się nie wyjdzie, ale jeżeli to dam tu, to są szanse, że wyjdzie. Ale nie jest takie proste. Nie, chyba trzeba tutaj w tym momencie zdjąć to łożysko, bo wtedy nam się to bardziej cofnie. No minimalnie tam brakuje, słuchajcie, no minimalnie. Dobra, zdejmiemy jeszcze to. Myślałem, że sobie tutaj to zaoszczędzę, ale jednak nie. O właśnie, teraz to, o i widzicie, tu jest ten rowek, z tej strony jest płaskie i to ma iść tak. Dobrze, tu jest drugie zabezpieczenie, ale ono nam nie będzie przeszkadzało. Teraz to nam się cofnie bardziej i teraz to powinno się nam wydostać. O. I teraz to tak samo, w ten sposób, hop, i zakładamy. Czyli to na dole, to na górze. Tak idzie, o, dokładnie tak. Następne, tam już zdjęte, to też nam pójdzie. Tutaj to. Zdjąłem to zabezpieczenie, czy nie zdjąłem? Nie, nie zdjąłem chyba tego. A może zaraz zobaczymy. Sam już nie wiem, które zdjąłem, a które nie. Zdjęte. O! Dobra, idzie. Jest. I teraz znowu widzicie, w ten sposób. To. Tu. Na sam dół. Mam nadzieję, że to widać. Tak i tu. Teraz to. Ale jak? Gdzie to idzie? To jest chyba tylko to. Poruszamy tym. Aha, teraz ta wajcha już do niczego. Gdzie to jest? Nie widzę, żeby to było gdzieś przykręcone albo coś w tym stylu. Nie, tam coś to trzyma, a ja nie widzę gdzie. Nie, tam nic nie widzę. Te zabezpieczenia to trzeba też od razu wyjąć. Możesz ty. O, ja nie wiem jak ten film, czy ja go w ogóle mam skracać, czy nie, ale chyba go puszczę w całości, bo to będzie po prostu bardzo, bardzo istotne przy tym, jak ja to będę robił, żebym nie usunął przy okazji, a też może ktoś akurat zobaczy, na moich błędach się będzie uczył i też coś z tego filmu wyniesie. Dobra. Nie widzę, gdzie to... A może to jest do wybicia? Wygląda bardzo wybijająco. Spróbujemy.
Nie. Czego to się nie chce ruszać? Zobaczcie. Aha, bo to jest... Nie, to nie jest do tego. O, 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 to, to. Widzicie? Tu jeszcze jest jeden. O, to jest od tego. Aha. I to też bym zdjął. Sprawdzimy jeszcze. Nie. To nie idzie. Nie będziemy psuli. Bo to powinno przy takim delikatnym uderzeniu, tam nie trzeba się na tym sprężać jakoś chyba specjalnie, żeby się ruszyło. Wtedy da nam informację. Tu jest jakiś złożeń. I tu. Dobra. Robimy małą przerwę. Idę zobaczyć coś, może znajdę, jak to wygląda i o co tu chodzi. No, trochę to jest roboty przy tym plecaku. Ale tak, tu jeszcze, słuchajcie, zauważyłem, że sprężyna jest. Była podkładka, jest o ta właśnie. Sprężyna. I może coś tu jeszcze stąd chce wyjść, bo tu jest jakiś taki dziubek, jakby tam miał być jakiś stworzeń, ten zamek albo coś. Nie, ale być może to wychodzi, trzeba to odwrócić i wtedy wyjdzie. Trzeba to jakoś zbadać, ale to nam się nie odwróci, dziadostwo. Bo to idzie wszystko, widzicie, całe. Szkoda, że to mi się odłamało, bo wtedy nie musiałbym tego wymieniać i na dobrą sprawę poskładałbym ten plecak z powrotem. Nie wiem, bo tu jest, nie wiem, tak wygląda to. Nie wiem, czy tutaj jest ten ogranicznik, czy nie, bo zobaczcie, tak wygląda tutaj w tym 60 i to tutaj blokuje. To jest 55 i to ma tu otwarte i wygląda na to, że to bez problemu tam włazi. Ten jest dosyć ładnie wyglądał, on tylko po prostu został rozerwany. No i teraz co mu tutaj... To lata. Ciekaw jestem jeszcze, jak ten drążek skrętny wypadałoby to. Mówię, on wygląda całkiem. Aha, bo widzicie, ten z kolei tu nie miał tej rurki, on miał tutaj, nie miał tej rurki od filtra do... Trzeba to, widzicie, kurde, dobrze, że są dwa i ten jest cały. O, tam idzie do tego rozdzielacza. Powiedzmy, to jest rozdzielacz, tak się domyślam, ale nie wiem. Tą rurkę gdzieś tam też, dlaczego tą weźmiemy. Tłoczysko wygląda dobrze, by je tylko umyć i będzie, nie wiem, które lepsze. Bo to wygląda naprawdę fajnie. Tylko w piachu ktoś to po prostu wziął, zdjął, wrzucił z powrotem i tyle, i zapomniał. Ale fajnie, bo tu nic nie jest zdjęte, słuchajcie. Sprężyny są, nie są pokrzywione. To jest całe. Tutaj to ładnie łazi, tutaj to ładnie łazi. Wziąć go. Ten filtr. Wygląda prawie identycznie, a może i identycznie, tylko z wyjątkiem tego tutaj dziuba. I teraz się zastanawiam, czy tutaj właśnie to nie powinno być. Chyba, że to przeszkadza. Takie ograniczenie? Się nie chce wierzyć. Tam przełazi, a tu ograniczenie. Dobra. Na dzisiaj koniec. Niestety muszę, dlatego że tu mam problem z tym i ten filmik jutro zobaczycie, ja będę w polu. Więc bardzo proszę Was o komentarze. Może zdążę na premierę tego filmu. Zobaczymy.
W każdym razie tutaj się zatrzymałem na tym etapie. Nie wiem, jak to wyjąć. Co tu trzyma, że to mi nie chce zejść? Teraz zobaczcie jeszcze tutaj ta blaszka. Ona też jest chyba w całości od spodu, bo nie chce się tu w żaden sposób. Ona tam stoi tak jak nie wiem co. No. Mocno się trzyma. I nie chce się tutaj ruszyć. To muszę zmienić, zabrać z niebieskiego. To tutaj jest zapieczone. Widzicie, mam ściągacz, ale po prostu nie chcę. No, mogę jeszcze spróbować trochę dokręcić, ale już młotkiem tłukłem. Idzie czy nie idzie? Czy ściągacz zszedł? Nie, nie idzie. A tutaj ściągacz zszedł. Dobra, nie ma sensu, bo nie mam jak tego do końca założyć. Ach. Dobra, ja sobie to zaraz poskładam. W każdym razie to jest, zobaczcie tutaj, no mocno zardzewiało, ja już to opukałem młotkiem, ale... Nie wygląda, nawet nie pękło, rysy żadnej nie ma. To trzeba by po prostu nagrzać i wtedy by to ruszyło. Ale tak, luzu nie ma ten wałek w ogóle żadnego. To dziadostwo krzywe bym wymienił. Tutaj nie wiem, czy ten wałek jest dobry, wałek skrętny. Tylko jak się tego dowiedzieć, bo ten luz jest tu na tym i na tym. Ale biorąc pod uwagę trudność zadania, to bym to nawet zostawił, nie ruszał tego. A tu bym sobie to wszystko oczyścił, tylko to zdjąć. No i też z kolei z drugiej strony, jeżeli nie zdejmę tego wału tutaj, to będzie mi bardzo ciężko pozakładać te zapinki tutaj. Bo one są tam jeszcze, zobaczcie, tam jest, widzicie, tam to zlazło. Z tego, o, znaczy zlazło. Ja, to ma być jeszcze tam, ja te blaszki sobie od tutaj wszystkie te części dałem. Tu mam wszystko, co zdjąłem z tego podnośnika, z wyjątkiem tych dwóch pierścieni, bo to było tu. I będę chciał to założyć tutaj z powrotem. Chociaż tam jest jakaś uszczelka, widzę, oink. Ale to powinno być nowe. Dobra, ja go jutro zobaczę, bo takiego dużego nie mam. No i w każdym razie to jakbym zdjął, zobaczmy jeszcze tutaj na ten niebieski. No tu jest całe. Tu jest całe to, więc to bym po prostu też musiał sobie z kolei znowu cały ten podnośnik rozbierać. Ale i tak trzeba, bo to obudowa jest do niczego, to jest złom po prostu. I tyle, więc jego trzeba po prostu rozebrać. No i co? Rozdzielacz, nie wiem, rozdzielacz po prostu. Może ten wziąć. Kurde, żeby był jakiś sposób, żeby sprawdzić rozdzielacz. Ten odłożyłem tutaj na razie. Widzicie, tu mi się to ładnie tam... No pięknie chodzi, to nie trzeba tutaj nic. A ten się nie rusza z kolei. Nie wiem, czy, jak to ma chodzić, czy to ma coś się chodzić, czy to nie. Bo tutaj tego nie sprawdzę. Chyba, że... Nie, tym nie sprawdzę. Tu jest ta dźwignia. O, tu jest ta dźwignia. Aha, tak, to jest do przyczepy. Tak, to jest rozdzielacz. Dobra, teraz już wiem. To jest na pewno rozdzielacz. I to jest do przyczepy. Czyli wychodzi na to, że to musiałbym wcisnąć. O, że za Chiny. A, i to ma działać w dwie strony. Dobra, widzicie? Pyk i pyk. A ten dolny, o tam jest, on też ładnie tutaj chodzi. Dobra. To jest ten do maszyn, do podnośnika, a ten jest do przyczepy. Tylko ten jest tutaj dziad zatarty chyba i teraz już się wszystko wyjaśniło, że tego będę musiał użyć. Ale jeszcze sprawdzę, czy ten się nie będzie chciał ruszyć. O, jest. Ruszył się. To się ruszył tyle. No, to za dziad jeden. No chyba ten jest zatarty tutaj.
Ale przecież to się nie psują. Ale przecież to się nie psują chyba te rzeczy, co? Nie no, nie da rady. Nie ruszę go. Dobra, w każdym razie ten zostaje. Tego przekręcę tam. I tyle. Tutaj cały ten zestaw wyląduje tutaj na razie. On mi się tutaj nie zgubi. Natomiast tak czy siak, to do mycia. Powiedzcie mi tylko to, to jest dla mnie problem. Nie wiem jak to zdjąć i czy tutaj to, to ma w ten sposób... Co tu nie sięga? Co nagle przestało sięgać tutaj? Przed chwilą tłukło, a teraz już nie chcę tłuc. Aha, tam obija to o ten wałek tutaj. Cholera, ale jaja. Dobra, co z tym? Czy to ma po prostu tak dochodzić? Czy to ma dochodzić do samego końca i włazić tam pod spód? Czy to jest ten opór, że dalej ma nie iść? Bo z kolei z drugiej strony po jaką cholerę to wycięcie? Po czemuś to ma służyć? No i zobaczcie, teraz nagle przestało się. Aha, bo ja to tłukłem. O, widzicie? I tu jest ten opór. No. Tak to wygląda tutaj. Więc co z tym robimy? Dobra, czekam na Wasze komentarze. Pamiętajcie o łapkach, subskrypcji mojego kanału. Piszcie co i jak. Im więcej, tym lepiej. Wszystkie komentarze czytam. Na wszystkie staram się odpowiadać. Mam nadzieję, że wszyscy otrzymaliście ode mnie odpowiedzi. Także zobaczymy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć!